Jakby to ty myślisz, to tego nie zje. Tego nie było. W tym odcinku będziemy testować. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku testowania produktów. Już dzisiaj ze mną kolejny gość, czyli Lukas, którego mogliście poznać w odcinku kulinarnym. A dzisiaj kolejne rzeczy, które sobie testujemy. Co o tym sądzisz? No dobrze, no. Co mam sądzić o tym? No okej. Dobra, więc od razu zacznijmy sobie najpierw z taką lekką rzeczą. Dzisiaj będzie power, to będzie jak to powiedzieć, ostrzejszy? W każdym razie odcinek najbardziej hardkorowy z hardkorowych. Tak. Może zacznijmy, to jest brownie Oreo. To widać na przebitkach, więc możemy sobie śmiało otworzyć. Gość może chętnie otworzyć. Daj ten palnik, co był używany ostatnio. Może lepiej nie, bo się ciastko podpali. I możesz sobie urwać kawałeczek. Jest to brownie. Wiem. Czytać umiesz. Aha. A już zjadłem, co? Aha, i ty znowu jesz, a ja... Ogólnie... Dobre, zabieram. Co mogę o tym powiedzieć? Nie. Okej. Okay. Ogólnie w smaku przypomina mi... Brownie. Tak, ale to się przypomina mi smakiem te wafelki, co są w Oreo. No to czarne. Takie wierzchne... Wierzchne. Chleb. To takie z wierzchu wafelki. Co no spoko. Nie jest to spoko. No, dobra. Jak myślisz, że jadłbyś takie coś na co dzień? Nie, bo byłbym gruby. Masz ile tu z cukru? No. Mmm... 180 kalorii. Mhm. Miligramy. Cukrów mamy 16 gram. Jezus Maria, weź to wyrzuć. My właśnie z Damianem Sopkiem, jak był w ostatnich testowaniach, tak spojrzeliśmy na to. Znasz Damiana? Znam Damiana. I tak ogólnie myśleliśmy sobie, że... Spoko, ale jak popatrzyliśmy na skład, to teraz przy każdym testowaniu sprawdzam skład, więc... Tablica Mendelejewa? Nie, tablica cała? Mendelejewa nie, ale przy tym nie muszę sprawdzać składu. To. O ile z przodu nie wygląda tak fajnie, znaczy o ile z przodu wygląda fajnie, tak wygląda z tyłu. Ono, nie to. To są chrząszcze. To będzie jabłka. Dobra. Jakby to ty myślisz, to tego nie zje. Co ja robię ze swoim życiem? Daj. Ewidentnie to nie chcę, żebym tego jadł. No ja też nie, trudno. To bierzemy palnik. Nie pachną tak źle. Jak mąka. Serio. Ej, fuu, jakie... Kurde, ja mam wrażenie, że to cię rusza, patrz. To jest takie... Jezus Maria. Jezus Maria. Tu się coś odrywa, czy nie? Ty to zjadłeś? Nie, bo ja inaczej tego nie zrobię. Zjadłeś? Nie jest takie złe. Ej, no nie złe! Co? Mówię, że to nie złe. Jak? Serio, wygląd ma ohydny. Dobre. To znaczy czuję jakiś piasek, choćby to... Ale kurde. Ej, fu, dobra, nie. Patrzcie. Fu. Tyle mam tego. No i weź to dłużej pożuj. Kurde, po tym odcinku moja dziewczyna mnie znienawidzi. Idźmy może lepiej dalej. Ale... Znaczy nie złe, tylko nie. Jak zjadłem to, to myślę o tym, że to są chrząszcze. No ale to tak... I myślę, że nawet... Za pierwszym razem smakuje jak mąka. Jak taki chleb stary. Tak trochę. No z ryżem takim. A później... Jakbyś serio coś jadł takiego... Dziwnego.
A więc tak, jeśli miałbym tego spróbować, to spoko. Ale gdybym miał to jeść częściej, to chyba nie. Powiem wam tak, żeby skosztować spoko, testowanie różnych smaków jest spoko, ale nie wiem, czy bym się do tego przekonał w efekcie, żeby jeść to codziennie. Albo chociaż jakby jaką przekąskę spróbować testować. Testowanie jest spoko, ale jedzenie tak ciągle chyba nie. Jakbym miał to jeść ciągle, naprawdę. Znaczy rozumiem, że się organizm przyzwyczaja, ale no, bez sensu. Teraz mamy Twixy o smaku masła orzechowego. Kurczę, wyglądam, jak zobaczyłem ten kolor czekolady, mówię, do tego jakby czekolada była z masła orzechowego. To będzie bole. Pachnie masłem. Jest spoko. Ale... Lepsze od tych sąsek. To na pewno, ale... Kurczę, to jest takie słodkie. Znaczy, jest słodkie na tyle, żeby fajnie znieść. Tu jest 17 gram. Na 47 gram. Ile? To jest 47 gram, a jest 17 gram. Koło 35% to jest sam cukier. Nie jest tak źle. No. Jak ktoś chce przebrać na masę, to nie ma problemu. Albo chce stracić dziewczynę, bo nie wolę ją w ogóle nie poznać. ...250 kalorii. Mhm. Ej, to w to takim... Jest 13... W takim małym opakowaniu. No, no tak. Na całość, no nie? To jest 13% tego całego generalnie. Gdzieś taka średnia ilość spożycia to jest ile? 2000-3000 kalorii, coś takiego? Średniej na dzień? Do spożycia ile jest tak kalorii? Coś takiego, nie? No coś koło tego. 2000-3000... No tak naprawdę... 8 takich batoników zjesz, już masz 2000 kalorii. Nie, spoko. Jak ktoś chce szybko masę nabrać, to słowo, nie? Okej, okay, teraz mamy tiktaki o smaku banana i mandarynki, tak? Dobrze przeczytałem? Dobrze przeczytałem chyba? Banana... Tangerine, tak. I mandarynka. O smaku banana i mandarynki. Mm-hmm. Skład: cukier, maltodekstryny, substancja zagęszczająca, guma arabska, skrobia ryżowa, kwasy, kwas winowy. Ty, bo ja tego nie zjem. Rozumiesz? No, ja zjem. Dobra, na początku chcemy sobie, jaki kolor chcesz testować na początku? To jest żółty. No, to żółty. To jest banan. Mhm. Ej, bo sobie, to nie jest dobre. Czuję banana. Ej, bo za dzień jak coś koi. Na razie jeszcze staram się. No to smakuje jak te... Jak te chrząszcze. Ten banan. Co ma banan do chrząszcza? Znaczy... Co ma banan do chrząszcza? Ja jakby... Według mnie... Ten banan, ten smak banana, co tu jest, to jest taka typowa, ja chcę się tu źle wyrazić, bo później, ale w każdym razie czuję, że ten banan nie jest naturalny, jest taki, jak potrzebujesz, jak na przykład, nie wiem, jak są truskawki w lato i w zimę też wiadomo, że są w sklepach truskawki, to wiadomo, że dodawana jest do nich chemia po prostu. Żeby miały smak, miały aromat, to akurat są spoko. O ile na zimę są naprawdę spoko. Mówię. Dobra, ale my jeszcze testujemy mandarynkę. Aha. Zobaczymy, czy po tym można jeść to. A czemu nie? To są dobre. O ile... Tego nie mówiłem. Banana... Banan jak dla mnie był twardy, ta... No mam w środku. Ta drażetka. Generalnie to było twarde. A teraz... To jest takie... Mandarynka jest lepsza w twardości. No... Ale w smaku, szczerze? Jakby to było droższe w sprzedawanych sklepach. Skoro już to jest w Polsce, to raczej nie jest droższe. Ale jakby to było droższe, trzeba oddać za to więcej, to chyba bym kupił standardowe pomarańczowe. Bo w smaku są niemal identycznie. No, prawie takie same, no. Ale słodkie strasznie. No. Bo czuję kwaskowość na początku. Czuję kwaskowość. Potem jak się to... A później jak to zostaje na smaku,
Czuję takie, wiesz, takie... jak są barwniki czy coś. I zostaję później z tym, za co bym, na czym bym skakał tak później. Jak na razie to najlepsze to było chyba te brownie, naprawdę. Mhm. Jest proste, jest tak pyszne. Nie wiem. Jeśli to Oreo zostało, nie? Skoro brownie było od Oreo, to może Oreo przyniesie nam z powrotem jakiś taki power, żebyśmy fajnie zakończyli odcinek, bo to już jest ostatnia rzecz. Pierwsze to, że to jest jogurt. Jak są takie... No, jakieś takie jogobele. Taka troszkę... Nie lokujemy produktów. Nie, taki... Nie lokujemy. A, dobra. Nie lokujemy produktów. Nie. Jak są Piksny takie... jogurt. Nie no, powiem ci Nie no, żartowałem. Powiem ci szczerze, przypomina mi, jest taki jogurt gratka. No. I tak, o nas nie ma... Gratki, no. Taki... Ja pamiętam jak te, jak są gratki, one są takie pakowane po takie małe pudełka, po nie wiem, po 90 groszy. Mhm. Czy coś. To mi w smaku przypomina tak. Nie znaczy, że 90 groszy, że słabo. Nie. Tylko chodzi mi o... Nie w chodzi smaku. Chodzi mi tak w zapachu, a w smaku? Ogólnie a. Ma to być sernik truskawkowy. Bo truskawkowych już testowaliśmy na naszym kanale, ale sernik... Jakby czuję truskawkę, ona jest taka bardzo... Ja w ogóle lubię takie określenie smaków, bo... Nie wiem, tak szczerze... Spoko. Bardzo dobre. Ratują tak naprawdę honor tego testowania. Stabilne 2 na 10. Podkreślał stabilne. Nie no, jest naprawdę spoko. Nie, naprawdę dobre. No. Zaraz przeczytamy skład i zobaczymy, czy dalej będzie takie dobre. Cukier, mąka wzbogacona. Mąka pszenna B3, żelazo zredukowane B1, B2, B9, olej rzepakowy. I cokolwiek tam jest. Olejnowy. Dobra, kończymy, bo mi za chwilę mi sprowadzisz do tego, że wszystko jest chemiczne i nie wolno nic jeść. A w końcu trzeba coś jeść. Bo nie wolno. Coś słodkiego. Słodkie jest dobre. No, dobra. Więc to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego odcinka testowania. Już w tym odcinku kolejne testowanie z Lukasem. I później making of. Making of albo making ofy. Ostatnio powiedziałem, że będzie ze mną making of, ja. I później mi wyszło prawie pół godziny materiału z making of. Ja to miałem do jednego w więc tyle. Dziękuję wam. Widzimy się już niebawem. Na razie. Cześć. Piona.